Gdybym przyszedł do pana banku jako klient i chciałbym, żeby pan mnie przekonał, że pana bank jest nowoczesny i bezpieczny, to jakich pan by użył argumentów? Oczywiście wydaje mi się, że tutaj najprostszym i najszybszym takim argumentem jest to, że mamy taką bankowość internetową jak banki komercyjne, niewiele odbiegającą przynajmniej w tych podstawowych wszystkich usługach, które są. I tutaj śmiało możemy się pochwalić wszystkimi rozwiązaniami, szczególnie w takim kontekście security. Dodatkowo prowadzimy szkolenia z bezpieczeństwa. W ostatnim czasie udało nam się nawet lokalną społeczność zaangażować w to, żeby przeszkolić, wytłumaczyć, jak korzystnie, ostrożnie powiedzmy i w bezpieczny sposób korzystać z bankowości internetowej, jak się nie dać oszukać, jakie są socjotechniki stosowane, więc pod tym względem staramy się wszystkich naszych klientów edukować, a my z naszej strony oferujemy jak najbezpieczniejszą bankowość internetową, nie tylko i wyłącznie w wersji webowej, ale również aplikacji mobilnej w pełni dostosowanej do najnowszych wymagań. W pana banku można wszystkie sprawy bankowe załatwić zdalnie? No niestety wszystkie na dzień dzisiejszy jeszcze nie. Nie jesteśmy w stanie udzielać kredytów poprzez internet, aczkolwiek taką technologię już wdrażamy. Jesteśmy na etapie wdrożenia tego rozwiązania zrzeszeniowego opartego na ferycie i liczymy na to, że w ciągu 2-3 miesięcy będziemy mieli tą usługę już wdrożoną. A w takim momencie, w takiej sytuacji będziemy w stanie już właściwie wszystkie usługi prowadzić również poprzez internet. A w kwestii bezpieczeństwa mają Państwo, rozumiem, tak jak banki komercyjne, różne aplikacje bankowe? Tak, oczywiście. No mamy aplikację mobilną, która jest oczywiście na wszystkich systemach, jest na iOS-ie, jest na Androidzie, jest zawsze aktualizowana w najnowszej wersji, korzysta z biometrii, korzysta z dodatkowych zabezpieczeń i tutaj czujemy się w 100% bezpieczni. A czy zdarzały się jakieś próby ataków na państwa banki? Oczywiście, że się zdarzały. Na szczęście mamy systemy antyfraudowe, które zabezpieczają dodatkowo naszych klientów. Są chronieni przed takimi nietypowymi transakcjami, nietypowymi zachowaniami. No i w tej kwestii oczywiście staramy się, żeby to było jak najlepiej dostosowane do obecnych czasów. A jak najczęściej taki atak wygląda i czy tych ataków jest sporo? No i powiedzmy, no w naszym banku nie zdarzało się to aż tak często, natomiast no, skłamałbym, gdybym powiedział, że takie sytuacje się nie pojawiały. Ale jak do tej pory systemy zabezpieczające zawsze działały. Ataki najczęściej wyglądają w ten sposób, że są klienci próbowani poprzez socjotechniki na oszustwo. Może nie na wnuczka to było stare rzeczy, natomiast na chwilę obecną najczęściej to jest poprzez na zasadzie pracownika bankowego. Czyli dzwoni jakiś pracownik bankowy do klienta, pyta się, czy ten klient ma w jakimś banku rachunek. On oczywiście potwierdza, że tak. Najczęściej mówi, w jakim banku. Oni mówią, no więc chcieliśmy pana poinformować, że no, jest jakieś oszustwo w tym banku, że należy jak najszybciej pieniądze wybrać. Te pieniądze trzeba zanieść do wkładomatu i za pomocą aplikacji BLIK wpłacić te pieniądze na określone konto i oczywiście te pieniądze wiadomo, że wtedy znikną. No my kształcimy, edukujemy nie tylko klientów, ale też przede wszystkim naszych pracowników, żeby reagowali na takie rzeczy. Jak tylko dostajemy komunikaty z policji o tym, że gdzieś na naszym terenie takie akcje są przeprowadzane przez oszustwo, no my włączamy nasze systemy takie alertowe, które mamy wewnątrz bankowe, komunikatory, które informują już pracowników, żeby byli wyczuleni szczególnie na takie zachowania. Mamy ankietę taką też również dla klientów, która w sytuacji, gdyby klient cały czas był na linii z tym oszustem, żeby był w stanie zaznaczyć, że on rzeczywiście z kimś rozmawia, że ta osoba go informuje o tym, że te pieniądze należy wybrać, że to jest najczęściej albo gdzieś z policją w kontakcie, albo z jakimiś innymi służbami. Także no takie rzeczy gdzieś na chwilę obecną się zdarzają, ale my jesteśmy na to gotowi. Te wasze rozwiązania, o których pan mówi, to są oryginalne rozwiązania waszego banku, czy też są stosowane w innych bankach według tego samego modelu, wzoru? My korzystamy z rozwiązań firmy IBS, bo od tej firmy mamy naszą bankowość internetową, to jest oczywiście outsourcing.
Z tego co wiem, to kilkadziesiąt banków korzysta z tych samych rozwiązań, no i to jest ich autorstwa. Natomiast cała konfiguracja oczywiście już podlega pod nasze służby IT, to one konfigurują, one dostosowują, one weryfikują, co na naszym rynku lokalnym jest najniebezpieczniejsze i to oni to dostosowują. Zauważyliśmy, że też zaczęły się pojawiać takie ataki typu zainstalowania drugiej aplikacji mobilnej, więc udało nam się to szybko zadziałać i zablokowaliśmy na chwilę obecną. Klient bez kontaktu z bankiem nie jest w stanie zainstalować drugiej aplikacji mobilnej na innym urządzeniu, a to był jeden z najczęstszych ataków ostatnio wykorzystywanych właśnie poprzez OLX-a czy jakiekolwiek inne tam strony aukcyjne.